Nowodwórska TV. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Piotr Pawłowski, syn pana Jerzego Pawłowskiego, pięciokrotnego medalisty olimpijskiego, wielokrotnego mistrza świata i Polski, a także artysty, malarza. Panie Piotrze, co wyróżnia obrazy pana Jerzego spośród innych? Siłą rzeczy nasuwa się wątek więzienny, jako że pierwsze obrazy ojca, takie poważne, powstały w więzieniach, kiedy przebywał między 76 rokiem, kiedy został skazany na 25 lat więzienia. I w pierwszych latach, znaczy przebywania w tymże więzieniu, około 10 lat w celi dla niebezpiecznych, tyle ojciec spędził w więzieniu, tam powstały pierwsze akwarele i te właśnie są wyeksponowane tutaj na ścianie, oprawione w passepartout. Były to obrazy tworzone przy pomocy tuszu do długopisu, pasty do zębów, w różny sposób pozyskiwanych barwników, no z czego się tylko dało. Czasami zdarzało się, że jakiś dobrotliwy wartownik podrzucił nieśmiało jedną jakąś tam tubkę farbki czy jeden guziczek farby akwarelowej, no bo po prostu za to groziły również jemu konsekwencje, ponieważ było to miejsce przeznaczone do nie do tego, żeby panie Jureczku, niech pan tam maluje, bo pan tak ładnie to robi, tylko po prostu panie Jureczku, pan ma tu dokonać żywota i to możliwe jak najbardziej dotkliwie. A wbrew pozorom i wbrew tej całej sytuacji, te obrazy, to po prostu trzeba je zobaczyć, są takie jakie są, czyli pełne przestrzeni, światła, bardzo kolorowe, bardzo żywe, a dodać trzeba, że malowane w warunkach, kiedy dookoła mur i gdzieś tam na górze jakiś mały, maleńki Judasz, jedyne okno na świat. Także myślę, że dla mnie te obrazy, te akwarele więzienne, jak my to nazywamy w rodzinie, po raz pierwszy są eksponowane, bo obrazy olejne to już były kilkakrotnie eksponowane również w Centrum Olimpijskim. Także dla mnie są bardzo ważne, bo to jest świadectwo człowieka, jego siły, siły charakteru i tego, co mu, jak to ojciec mawiał, w duszy grało. A grała mu tu Polska, bo można by sięgnąć do znanych, konkretnych nawet miejsc, które malował wyłącznie z wyobraźni. Tyle w ogromnym skrócie. A co przyczyniło się do tego, że pana ojciec zainteresował się malarstwem? Po pierwsze, zawsze miał predyspozycje i zdolności plastyczne. Pewnie ja w jakiejś mierze odziedziczyłem po tacie takie zdolności. Rysował już jako dziecko, a był to też również sposób na przetrwanie, myślę, że tego miejsca. Właściwie chyba nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Po prostu była to naturalna potrzeba, a był człowiekiem bardzo żywym, bogatym. W tymże więzieniu również tłumaczył książki, ponieważ biegle władał kilkunastoma językami, więc nie robił tylko malarstwo, jeśli tak można powiedzieć, że tylko, i rzeźbił, i wylepiał, i jakieś robił niezwykłe pudełeczka z jakichś skraweczek słomy i z chleba robił na przykład piękne krzyże. Wszystkie rozdałem, a ten jeden mój osobisty niestety w którejś kolejnej przeprowadzce uległ zniszczeniu. Ale przede wszystkim myślę, że było to sposób na walkę z tą rzeczywistością, w jakiej się znalazł, ale jednocześnie autentyczne zamiłowanie także, bo tej działalności nigdy nie przerwał. Także po wyjściu z więzienia także przecież kontynuował, tylko że miał możliwość już sięgnąć po inne techniki, nie te takie, można powiedzieć, dostosowane do warunków i możliwości. Więc czym właściwie było malarstwo dla pana Jerzego? Myślę, że człowiek, bo to jest, ciągle wracam do tego motywu więziennego, bo od tego się zaczęło. Po pierwsze, rzeczywiście autentyczna, nie chcę nadużywać takich słów, bo to zawsze, ale w jego ustach miało to znaczenie moim zdaniem ogromne. Po prostu autentyczna miłość do ojczyzny, do tych miejsc, do których tęsknił, o których marzył i pamiętał i w ten sposób przynajmniej sobie przybliżał, a przecież perspektywa była taka, że może z tego więzienia po prostu nigdy nie wyjść. Więc to był jak gdyby kawałek też Polski malowanej, przynajmniej takiej, w murach więziennej celi. Więc jakie motywy dominują w twórczości pana ojca? Przede wszystkim jednak krajobraz, przestrzeń ogromna. Mam taki na przykład cykl rysunków i grafik powstałych w obozach koncentracyjnych. To jednak one są nacechowane grozą tego miejsca. Rzadko się tam spotyka pejzaże, rzadko się spotyka. Raczej jest to obserwacja tych realiów, które miały miejsce w takich warunkach jak obóz koncentracyjny. Nie chciałbym przez to porównywać obozu koncentracyjnego z więzieniem, aczkolwiek nie była to aż tak wielka i znacząca różnica. Może tylko, że tam to Niemcy zamykali Polaków, a tutaj Polacy zamykali Polaków, może nie Polacy, tylko komuniści. Nazwę to wyraźnie, bo to jest zresztą jakieś takie credo ojca przez całe życie mu przyświecające. I tyle chyba.
A co osobiście pan sądzi o twórczości ojca? Ja to spuentuję taką anegdotą. Znaczy, ja po prostu uważam, że wiele jego obrazów to są wybitne już obrazy, niektóre zakrawają wręcz o naprawdę mistrzostwo. Niektóre malował, jak to tata mawia, ach, dzisiaj palnąłem 3 obrazki. A dlatego, bo go ktoś poprosił. Do niektórych przykładał się z ogromnym zaangażowaniem, niektórych traktował bardzo lekko. Ale anegdota. Któregoś tam razu, już po ukończeniu studiów, moim profesorem, u którego robiłem pracę dyplomową, konkretnie z litografii, czyli tak zwanej grafiki artystycznej, a bardziej fachowo mówiąc warsztatowej, był niestety także już nieżyjący pan profesor Roman Artymowski. No i jakoś mnie tam, przypadłem mu do serca, jako że jego syn też szedł w stronę 5 dzieci. Mieliśmy bardzo podobny sposób patrzenia na świat, na życie, na zasady. I powiedział: słuchaj Piotrek, wiesz, twój tata stanął przed komisją. No ja zbaraniałem zupełnie, zatkało mnie, mówię: Boże Święty, no ojciec już był na wolności w tym momencie, ale to nie taki wielki rozdział, bo to był 86 rok. Boże, coś się stało, panie profesorze, ale o co chodzi? Ja ach, miałem ci nic nie mówić, to był taki nobliwy, szacowny staruszek, zresztą bardzo dystyngowany pan. A no wiesz, no u nas, w Związku Polskich Artystów Plastyki, mówię: jak to, jak, gdzie, co? A no widzisz, no stanął przed naszą komisją, dał te obrazy, kurka, no wszystkich zatkało, no daliśmy mu ten tytuł artysta marza w ogóle bez dyskusji, nawet nie musiałem nikogo przekonywać. Trzymał to w tajemnicy przede mną, więc podchodził do tego bardzo ambitnie i bardzo poważnie. To w każdym razie nie było to tylko malowanie dla relaksu, malowanie takie. Ojciec miał coś takiego w sobie, że za cokolwiek się brał, starał się to robić najlepiej, jak potrafił, i angażował się na maksymalnie, angażował się w bardzo wiele rzeczy. Czy możemy zatem stwierdzić, że odziedziczył pan zainteresowanie sztuką po swoim ojcu? No w moim przypadku z całą pewnością tak, ale także i ze strony mamy również, bo miałem w rodzinie mamy z kolei wujka malarza, batalistę, także jak gdyby w moim przypadku, na moje szczęście prawdopodobnie, skumulowały się dwie gałęzie rodziny, za co jestem Panu Bogu i losowi wdzięczny, natomiast bez wątpienia tak, i mieliśmy zawsze, mogliśmy sobie o czymś pogadać także, nie licząc innych spraw, ważnych i mniej ważnych, także i o sztuce, także o malarstwie, i miałem w nim ogromne wsparcie. Nawet jeszcze w więzieniu, kiedy pisał, kiedy no, odwiedzaliśmy się co jakiś tam czas, można było jechać na widzenie, to zawsze był temat sztuki. W tym konkretnie momencie to tata bardzo często pytał się mnie, jak ci idzie, co robię, dlaczego robię, mobilizował. Także pod tym względem no, można by było pełne porozumienie. A który z obrazów ojca jest dla pana najbliższy? No jest właśnie tak naprawdę trudno to ograniczyć do jednego, ale bez wątpienia ja, podobnie jak tata, uwielbiam i kocham góry, przestrzeń, wolność. Może taka ostatnia rozmowa z tatą przed śmiercią. Nigdy nie mówił o śmierci, o cierpieniu. Mało kto wie, że zmagał się no, w tych ostatnich latach życia z nowotworem nieoperacyjnym. Pokonał go przed śmiercią, zmagał się z roztrzaskanym stawem biodrowym. Jest to dziedzictwo w dużej mierze warunków, w jakich przebywał. Ale zaczęliśmy coś tak właśnie mówić o tym przemijaniu. I ojciec powiedział, że są dwie rzeczy, jakby to powiedzieć, jeśli chodzi właśnie o sztukę. Są dwie rzeczy, dla których warto żyć i za które warto umrzeć. W ustach może kogoś innego brzmiałoby to może nawet i banalnie. Otóż te dwie rzeczy: wolność i miłość. I swoim życiorysem można by te dwie wartości potwierdził. A może jeszcze o sztuce. Można by powiedzieć coś takiego. No, czy w kontekście tego Oświęcimia, czy w kontekście sytuacji mojego taty, czy wielu innych więźniów, którzy właśnie w tak makabrycznych warunkach, w tych momentach historycznych czy w innych, mimo wszystko tworzyli. Bo człowiek tak naprawdę staje się człowiekiem w momencie, kiedy tak naprawdę tworzy kulturę pomimo wszystko, bo często tylko to nam zostaje. Przez lata zaborów nie mieliśmy nic. Za komuny tak naprawdę były pozory, nie było prawdziwej wolności. I często ten podziemny nurt kultury, poezji, literatury, no filmu nie można było realizować, ale wiele tych działań było wbrew wszystkiemu. I jeżeli przetrwaliśmy kiedyś zabory, to nie dlatego, bo przecież nie mieliśmy banków, nie mieliśmy finansów, nie mieliśmy armii, ale mieliśmy kulturę i wiarę. A czy zdarzało się panu pracować nad jakimś obrazem wspólnie z ojcem? To znaczy, ponieważ się wymienialiśmy swoimi, można by powiedzieć w ten sposób, mnie zainspirowały obrazy ojca niektóre, zwłaszcza te pejzaże górskie. I to teraz, kiedy już jestem, można być no, mocno dojrzałym panem. Natomiast ja kiedyś tam swój widoczek taki rysowany tuszem i piórkiem ofiarowałem tacie. Znaczy, nie mogłem tego ofiarować mu do więzienia, tylko mógł to zobaczyć, bo oczywiście wartownik obejrzał, czy tam czegoś nie ma, broń Boże. I tata później nawet powiedział: wiesz,
tak mi się podobał ten twój widoczek, taki palnąłem dwa takie obrazki, trochę zmieniłem charakter, nie masz mi za złe. No jakżeż nie, to jest przecież, no wielcy mistrzowie patrzyli na swoich mistrzów i pod ich wpływem i pod wpływem ich inspiracji, także w tym wymiarze gdzieś tam, no po prostu grały nam w duszy te same klimaty i mogę to samo chyba powiedzieć o swoim młodszym bracie, że po prostu no, myśmy się stąd nigdy wykorzystać nie dali, chyba że w drewnianych jesionkach, co najwyżej, a po prostu no, także no w tym wymiarze można powiedzieć było wzajemne oddziaływanie na siebie. A skąd w ogóle pomysł na wystawę pana Jerzego w Nowym Dworze Mazowieckim i kto jest autorem tego pomysłu? Ja i brat. Po prostu stwierdziliśmy, że ponieważ moim takim też cichym marzeniem jest, żeby również w Nowym Dworze zaistniała kiedyś sekcja szermierki, prawdziwej sportowej szermierki, gdzie kiedyś Polacy odnosili no, niezwykłe zupełnie sukcesy. Były poczynione w tym kierunku kroki, no nie jest to takie proste. I tak myślałem, że może jednym z elementów, jak gdyby również, raz, przypomnienie pamięci o moim ojcu, jako o człowieku, jako o sportowcu i jako zawodniku, a jest tu jednak grono ludzi, dla których postać mojego taty jest w tych wymiarach ważna, więc myślałem, dlaczego nie, mamy piękny nowy ośrodek, możemy w ten sposób również, w jakiś sposób, ale jednocześnie wspomnieć także o tej szabli, o tej polskiej szabelce, o której już Makuszyński pisał te piękne wiersze o polskiej ziemi, o polskiej matce i o polskiej szabli. Że może kiedyś u nas, bo byłaby to myślę też ciekawa propozycja, no to ukłon w stronę władz, które generalnie są przychylne, tylko jest trudno pozyskać w dzisiejszych czasach trenerów, no bo po prostu no finanse, dojazd, to jest kwestia stworzenia odpowiednio atrakcyjnych warunków. A jest to na pewno sport fantastyczny dla młodych ludzi, którzy na przykład lubią walkę, niekoniecznie chcą się bić na przykład na ringu czy na macie. A jest to sport fantastycznie rozwijający ludzi, tak sportowo, sprawnościowo, jak i intelektualnie. A czy pan Jerzy był w jakiś szczególny sposób związany z naszym miastem, z Nowym Dworem Mazowieckim? To znaczy, na pewno kiedyś w przeszłości, trudno jest mi powiedzieć, ale na pewno bardzo związał się i przejmował się tym, co się dzieje w Nowym Dworze, kiedy my tu zamieszkaliśmy po prostu i rzeczywiście śledził my z rodziną całą, nasze dzieci i ponieważ zawsze bardzo kochał swoje wnuki, kolejne zresztą, dla niego to była rzecz niezwykle ważna, był człowiekiem bardzo rodzinnym. I w związku z powyższym bardzo się tym wszystkim przejmował, nawet w okresie, kiedy ja byłem radnym w tym mieście, to było w kadencji 98-2002, no to właśnie wielokrotnie rozmawialiśmy, co jest ważne, jak postąpić, na co postawić, w jaki sposób rozwiązać jakiś problem, także to było takie no, na dystans, ale jednak zaangażowanie autentyczne i potrafił rzeczywiście jego, kiedy słuchałem jego uwag, nie popełniałem błędów. Kiedy czasami uważałem, że mam rację, raczej się myliłem. Także pod tym względem rzeczywiście był zaangażowany. No pośrednio, nie bezpośrednio, ale był. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Również bardzo dziękuję. Nowodworska TV.